Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 138 odcinku podcastu No Camp Now, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak Barca zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, o zadymie na Stadionie Espaniolu oraz odejściu Sergio Busquetsa i Jordiego Cruyffa. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał! Cześć Adrian, cześć wszystkim! No to co, możemy już oficjalnie po raz pierwszy w historii podcastu Now Camp Now Camp Camp Trochę nam zajęło, co Odpaliliśmy podcast w lipcu 2020. Mamy maj 2023 roku i w końcu, w końcu po raz pierwszy udało się. No były wcześniej jakieś Być tam na naciągane, też. że tak powiem, tak? No bo był puchar króla po drodze, był super puchar Hiszpanii, były też trofea mistrzowskie w innych sekcjach, na przykład tak, kobiece. śpiewane Polsce, było. Campones ale... tak. nie po raz pierwszy, ale oficjalnie jako mistrzowie Hiszpanii, którymi się przecież czujemy. E, śpiewaliśmy kampy u nas po raz pierwszy. No i jak e, samopoczucie po feście i, i po wizycie na Kornei? Właśnie mam takie wrażenie, że dzisiaj już jest trochę powrót do, do rzeczywistości. E, dobrze, że nagrywamy może bliżej wieczora niż poranka, bo, bo rano to jeszcze byłem troszkę zakręcony z tych wszystkich emocji. W ogóle mam wrażenie, że od tego meczu ze Spaniolem się tyle rzeczy wydarzyło że on był jakoś tydzień temu. W sensie, jakby ktoś się mnie spytał, żebym go tak, wiesz, na osi czasu umiejscowił, mm -hmm. to tak wczoraj podczas tej fiesty się tak zorientowałem. Mówię, kurczę, ten mecz ze Spanialem się skończył o 23. Nawet nie minęło 24 godziny przecież, a, a tutaj tyle się wydarzyło tak naprawdę. Więc no fajnie, fajnie. W sensie bardzo fajnie było to przeżyć. Ja szczerze mówiąc nie miałem co do tej fety praktycznie żadnych oczekiwań. To znaczy wiedziałem, że to nie będzie wyglądać jak to, co ty przeżyłeś w Buenos Aires albo to, co Przeżywają Włosi w Napolu na przykład, no bo też no, czekaliśmy trochę na to, ale, ale na szczęście nie aż tyle na to mistrzostwo, więc ten, nie głód, nie byłby, tak, ten głód nie byłby. Aż tak, głód nie był aż tak wielki, natomiast myślałem szczerze mówiąc, że będzie, że będzie słabo, a, a pozytywnie się zaskoczyłem, mimo tego, że okoliczności nie sprzyjały, bo no jednak mecz był w niedzielę w wieczorem. Tak naprawdę się skończył o 23, więc żeby dojechać na kanale teraz, no to tutaj już byliśmy koło północy. Jednak następnego dnia jest dzień roboczy, parada też jest w normalny dzień roboczy, gdzie ludzie pracują i tak dalej. Więc szkoda, że ten mecz niestety, gdyby ktoś na przykład w Lidze pomyślał i ustawił ten mecz na sobotę i później ta feta mogłaby się odbyć w niedzielę, to myślę, że wyszłoby to jeszcze bardziej spektakularnie, no ale wiemy, że nawet w takich małych sprawach nie mamy co liczyć, że tutaj nie zostanie ten przytyczek w nos wymierzony przez głównodowodzącego tą piękną organizacją, więc, więc wyszło jak wyszło. Oczywiście łatwiej by było mieć mecz w sobotę, w fiestę w niedzielę po prostu. Razem z tą rutą po mieście, z przejazdem, i już w poniedziałek iść do pracy. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Tak jak wspomniałeś, my byliśmy na kanale teraz dosyć późno, bo przecież musieliśmy się najpierw wydostać z tego ZO, zwanego RCD Stadium. No i od tego oczywiście musimy zacząć, no bo o samym meczu to właściwie nie sądzę, żeby, żeby był sens właściwie jakoś bardzo się nad nim rozwodzić, bo to była po prostu kompletna destrukcja. Właściwie już po pół godzinie gdzieś było jasne, jak ten mecz się zakończy. Ciekawsze, moim zdaniem, było już nawet zresztą pierwsi kibice zaczęli wychodzić ze stadionu, gdzieś w okolicach 20, chyba 3 minuty, jak mi ktoś tam powiedział. Także dosyć szybko. No ale dużo ciekawsze niż na samym boisku. Oczywiście warto odnotowania, wiadomo, dwie bramki lewego. Świetny mecz Alejandro Balde. Tutaj, jeżeli mówimy jednego z Balde martineza tak, który jest. No Wychowankiem chyba można tak powiedzieć Espaniolu, tak? No bo on rzeczywiście grał w tych młodszych kategoriach, tych pierwszych kategoriach wiekowych w Espaniolu, tak więc pięknie się tutaj przywitał mhm. z powrotem. Najlepszy mecz w sezonie. Ja bym jednak chwileczkę o tym sporcie, mimo wszystko, porozmawiał, że. że... Nie, no pewnie, oczywiście, że porozmawiamy, ale, ale pewnie nie, nie tak obszernie, jak zazwyczaj, ale proszę bardzo. Znaczy, ja przede wszystkim muszę tutaj. Się przyznać do tego, że nie za specjalnie zrozumiałem zabieg Szawiego z daniem właśnie piłkarzom pięciu dni wolnego, tak naprawdę dziesięć dni pomiędzy meczami, z czego pięć dni, czy tam nawet więcej, pięć dni to ciórkiem. Takie mini wakacje tak naprawdę w ciągu sezonu, a potem, potem jeszcze te treningi rozruchowe i tak dalej. No ale się okazało, że wjechaliśmy na świeżości i rzeczywiście z tego espaniolu nie było co zbierać. Rozkład jazny był znany Ta, już przed meczem. Robert Lewandowski sobie nagle przypomniał, że można grać na dziewiątce po prostu i za specjalnie. Się nie ruszać z tego pola karnego i skończyło się to po prostu dobiciem dwóch bramek z najbliższej odległości. Niestety w drugiej połowie już znowu o tym zapomniał i na przykład jak Jordi Albo chciał mu wystawić piłkę na hat-tricka, to on był na 16 metrze, no ale mam nadzieję, że, że uświadomi sobie potem jak już wrócił do domu, że to wychodzi trochę lepiej, gdy jest po prostu tam, gdzie być powinien, czyli kończyć akcję, a nie, a nie koniecznie je rozprowadzać. Myślę, że fajnie, że doszło nam kolejnych dwóch zawodników, którzy wcześniej byli bez bramki w Lidze, Jules Kundé, fenomenalna asysta Frankiego de Jonga przy okazji i, i Alejandro, Alejandro Balde, też fajna. Wspomniany już tak. wcześniej. I właśnie a propos tego gola, to powiem Ci, że no, to było kompletne ośmieszenie. To był Oscar Hill chyba, który go pilnował, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, no, nie może obrońca na poziomie Primera Division tak bronić. no Nie może po prostu dać się przepchnąć od tyłu przez dzieciaka, który. No przecież jest dużo słabszy fizycznie od niego. Kuriozalna bramka moim zdaniem. Tak jak te Lewandowskiego były takie stykowe, tam Lewandowski dobrze się ustawił, wyprzedził. Tak tutaj ewidentnie Oscar Hill powinien tę piłkę zablokować, czy ją wybić nawet. Bez żadnego problemu tak naprawdę. A mimo to Baldy się tam jakoś znalazł. Komiczna ta bramka była naprawdę. No i ta czwarta kundę, bardzo fajnie. Myślę, że świetne podsumowanie go jego... Tak naprawdę pierwszego dobrego sezonu, pierwszego u nas w ogóle, ale dobrego sezonu, może niewybitnego, ale naprawdę dobrego, solidnego sezonu. I jedyne, co nas chyba wkurzyło, tak naprawdę po tym meczu, oczywiście na samym meczu, nie, nie to, co, nie mówię o tym, co się działo chwilę później, był ten brak koncentracji na samym końcu, prawda? Kiedy cała drużyna powinna popracować troszeczkę dla marka Andre Tersteigena, który przecież walczy o zasadę. że wróciłeś historii. do historii. Eleven do transmisji i wróciła też poprawna wymowa tego nazwiska. Oczywiście, oczywiście, tak. Trzymam się aż rękoma i nogami, żeby mnie nie wyeksmitowali stamtąd po prostu. No, szkoda, szkoda mi było Marka, szczególnie po tej, po tej drugiej bramce, bo było widać, jaki był wściekły. On przecież walczy o, o wpisanie się do rekordów nawet światowych. I taka, taka głupia bramkości w ostatniej. Mi się akurat dobrze, dobre miejsce trafiło pod tym znaczy, To może zacznę w ogóle od początku, bo dla tych, co, co nie wiedzą, Adrian oglądał mecz jak pan prezes na VIP-ie, więc do tego zaraz przejdziemy. Natomiast ja zwykły kibic. Tak jest. Pojechałem sobie metrem do Cornea. udało mi się znaleźć ten stadion. To jest mniej więcej wcale nie jest tak daleko z tego metra, zwłaszcza, że w pierwszą stronę jest przyjemnie, bo się idzie z górki. Po przedarciu się przez Rzesze kibiców Espaniolu, rzeczywiście wchodzimy tam na ten stadion, no i, no i było jakieś tam nie jakieś straszne sprawdzanie, ale na przykład chłopakowi przede mną kazał, kazał zdjąć ochronę, już bluzę, żeby zobaczyć, czy tam pod spodem się czasem nie kryją zakazane barby FC Barcelony. No i miejsce, to jest to, co było istotne, o tym już wspominaliśmy, nie ma sektora gości na Espanolu udostępnionego dla kibiców Barcelony. Ten sektor gości był pusty. Ja siedziałem planowo na rogu przy tej bramce, za którą jest młyn kibiców Espanolu. Znałem, że tak będzie atrakcyjnie i zobaczymy przynajmniej na ile, na ile ich tam słychać. I ku mojemu zaskoczeniu Słuchaj, bo bardzo mnie fascynuje katalońska szkoła budowy stadionów. To jest trzeci stadion w Katalonii, na jakim jestem. I o ile Camp Nou jestem w stanie zrozumieć ze względu na Twój wiek, o ile jestem w stanie zrozumieć stadion Girony, nawet ze względu na jego pojemność, tak zupełnie nie rozumiem, jak można zbudować taki stadion no, całkiem nowoczesny i, i dobrze wyglądający jak na Espaniolu, i zostawić rogi bez dachu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że sektory narożne. Na Cornell Prat są pod gołym niebem. Ja na to zwróciłem uwagę, bo jak tylko usiadłem na swoim miejscu, to zaczął kapać deszcz i mówię: Nie, nie, nie. Na pewno nie przyjechałem tutaj moknąć, w związku z czym przeskoczyłem szybko na, na jedyny sektor, na który mogłem przeskoczyć, który był pod dachem, czyli już na ten sektor rzeczywiście, że tak powiem, zajmowany bardziej przez ultrasów Espaniolu, za bramkę po prostu. No właśnie miałem powiedzieć, czyli po prostu byłeś na młynie. Słuchaj, to niesamowity, niesamowity w takim razie układ mieliśmy. Ty byłeś z ultrasami Espaniolu, a ja byłem na jakimś boksie. Takim, I to takim naprawdę jednym z najlepszych, no, na samym środku praktycznie przy linii. I, I oglądałem sobie mecz z takiego boksu, jedząc koreczki i popijając Pepsi Zero. I Żurek ze 0 Tak El jest. Prac. Tak, i Dąperiną. Tak, natomiast za mną siedział, w sensie to było tyle ciekawe, no bo żeby nie było, ja nie byłem tam w tym samym młynie za bramką na dole i tak dalej. Natomiast no na tym dobra, sektorze dobra. I, i za mną stał taki kolega kumaty, który naprawdę myślałem na początku, no bardzo się starał, w sensie jako jedyny tak w promieniu kilkudziesięciu kibiców dopingował. Nie wiem, czy w sumie to jest dobre słowo, bo dopingować to tak znaczy pomagać, nie? Tak, tak się chyba to wzięło, czyli pomagać mhm. swojemu zespołowi, natomiast ten doping to się sprowadzał do krzyczenia e, obraźliwych słów pod e, adresem każdego dosłownie piłkarza, trenera i tak dalej, związanego z FC Barceloną, jak również jej kibiców. No i kolega tak to entuzjazm. To jest standard, i to się pokrywa w 100% z moją pierwszą wizytą na derbach, właśnie. Na tym stadionie, zresztą tak. opowiadałem chyba o tym. Natomiast ten entuzjazm. Słab z każdą bramką. To było tak, że na początku kolega tam jeszcze przed meczem wystartował z zapęconymi po prostu okrzykami. Potem była ta pierwsza bramka, no to jeszcze. Druga bramka już tak trochę mniej. Wtedy właśnie pierwsi ludzie zaczęli wychodzić. Po trzeciej bramce nagle gdzieś zniknął. Potem patrzę, on siedzi za mną już tylko i wcina popcorn. No i po czwartej bramce po prostu poszedł do domu chyba, bo, bo już się nie pojawił z powrotem. Tak więc szybko ten entuzjazm opadł. No i nie zobaczył wielkiego momentu Espaniolu, bo z kolei to była kolejna rzecz, która mnie dosyć... No, Rozbawiła, przyznam szczerze, że masz po, po tej bramce na 1-4, to jakbym nie wiedział, co się właśnie stało, to bym pomyślał, że jest panią tutaj, nie wiem, albo się uratował przed spadkiem, albo wygrał mistrzostwo, albo cokolwiek, bo nagle cały stadion po prostu wybuchł z radości, w momencie, w którym strzelasz bramkę na 1-4, która ci absolutnie nic nie daje. tak? No, dla mnie to było naprawdę kuriozalne. Nawet ten mój, właśnie, za którym siedziałem, to pomiędzy, znaczy po, po straceniu trzeciej, a czwartej bramki, to już na pewno. To zamilk kompletnie, tam nie było w ogóle wiesz. Nawet śladów, żeby próbować kogokolwiek dopingować, dużo bardziej się postarali piłkarze espaniolu, gdy już rywale z Barcelony trochę, trochę odpuścili i zrobiło się tam dużo więcej miejsca. Tak, to prawda. No, oni już pewnie po prostu po tej czwartej bramce już zaczynali rozmyślać nad tym, jak to za chwilę będą na tej murawie i sobie wyobrażać, co tam się wydarzy. No właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, jak mnie prawie sprowokowałeś do tego, żebym, żebym tam wbiegł, bo zaproponowałeś spotkanie przy murawie po. Po meczu i podejrzewam, że jakbym tam z nimi szedł, to jeszcze siłą rozpędną bym się znalazł na tej murawie, więc dobrze, że zostałem na swoim miejscu. No tak i dostałbyś zakaz stadionowy na RCD Stadium, tego byśmy nie chcieli, co? Tego byśmy nie chcieli, no jeszcze by mi się nie daj Boże jakaś kamera by mnie sprowokowała. To jest w ogóle no. jeszcze na koniec właśnie tej, tej historii, ja, jak to przeczytałem, to jest taki surrealizm. Okazuje się, że ten człowiek, który uszkodził te kamery, po pierwsze już dostał, Wezwanie do zapłaty od Media Pro na 50 tysięcy euro, bo tyle ten sprzęt jest warty. A po drugie, on był ja, 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 ja. politykiem. Znaczy, jest politykiem, ale z, usunął się, że tak powiem, dobrowolnie lub mniej dobrowolnie znaczy ze swojej inaczej. partii. On jest kandydatem, tak. bo teraz mamy za jakiś czas, ja nie orientuję się bo za, za bardzo w polityce, ale chyba jakoś niebawem są wybory i on był na listach, więc może w ten sposób politykiem nie jest. Natomiast jest kim? Trenerem? Trenerem juniorów Espaniolu. W którejś tam sekcji i tu nie mam akurat informacji, czy już mu podziękowano, czy może właśnie prze, e, przeciwnie, dostał awans za tą, za tą wspaniałą akcję i, e, i wygranie pojedynku z kamerą telewizyjną, ale, ale będziemy na pewno to śledzić. Może opowiedzmy w ogóle, jak to wyglądało z naszej perspektywy, bo tu wiemy, że w telewizji nie było pełnej relacji tego, no, tego skandalu, bo to tak trzeba nazwać. Nic się na szczęście nie przydarzyło, w takim sensie, że nic się nikomu nie stało ostatecznie, całe szczęście. Ale był to skandal, którego ja na przykład w Leidze no, nie przeżyłem jeszcze, a, a byłem na, na różnych stadionach. Tych meczów widziałem, no, nie wiem, ponad 100, nie wiem ile tam dokładnie. I po prostu czegoś takiego no, nie przeżyłem. Więc mamy ostatni gwizdek, oczywiście. Piłkarze bardzo się cieszą, wybiegają na murawę, zdobyli mistrzostwo. Reakcja jak najbardziej naturalna. To samo robiło chociażby Atletico Madryt w 2014 roku, kiedy wygrali mistrzostwo na Camp Nou. Prosta sprawa. Tylko że na Camp Nou wtedy Atletico dostało owację, a tutaj zgoła inne były <noise> efekty tej wygranej. Mianowicie, no to głównie ultrasi, tak? ale nie, nie sami ultrasi, po prostu ogólnie nazwijmy kibice, pojawili się na murawie. Nie, nazwijmy ich idiotami po prostu. Ja myślę, że to jest obrazem i wszystko dla, dla tego jakiegoś grona normalnych kibiców Dobra. po prostu, bo Dobrze. to nie jest Namówiłeś normalne zachowanie. Mi. Dobrze, możemy. No nie, to nie jest normalne, absolutnie nie. I, I wiesz, później jeszcze jakieś tam gadanie, takie, że, że to Barca ich sprowokowała tą swoją celebracją. To ja w ogóle powiem, ci, nie chcę tego poruszać, bo to jest już tak absurdalne i to jest takie victim blaming. Jakkolwiek że... moglibyśmy na ten temat rozmawiać, gdyby tam, nie wiem, kurde, Gavi podleciał pod ten sektor, tam i tam się zaczął cieszyć po prostu i pokazywał, wiesz, miał pod spodą koszulkę na przykład, kampeon i pokazywał na to, albo im tam zaczął krzyczeć, a segunda i w ogóle, nie? No to okej, okay, dobra. Rzeczywiście moglibyśmy rozmawiać o tym, że jest jakaś prowokacja, ale w momencie, gdy sobie stajesz w tym kółeczku, Alby bo gdyby, na przykład, lewy zbieg wiesz, po strzelonej bramce zdjął koszulkę i pokazał, tak jak Messi na Bernabeu na przykład, to faktycznie. No cokolwiek, nie, to, cokolwiek, to jest naprawdę. To była ale tam no, nie było nic. To była absolutnie normalna reakcja na wygranie na ligi. No, no więc y, dla mnie bardzo dziwna sytuacja. Ja to przeżyłem w trochę taki też sposób dosyć specyficzny, bo. Po prostu kręciłem tych ciężących się piłkarzy przez, przez ekran telefonu i tak nagle patrzę, oni zaczynają gdzieś biec i to robiłem na zoomie. I nagle patrzą oni, zaczynają gdzieś biec i dopiero jak oddaliłem, że tak powiem, wzrok i spojrzałem, co się dzieje, to zobaczyłem tych chmary ludzi za nich biegnącą, na początku nawet nie zarejestrowałem w ogóle o co chodzi, bo, no bo dla mnie taki naturalny instynkt to był wiesz, no to się zdarza akurat, to się zdarza po, po święto, przy świętowaniu, że twoi kibice wbiegną, tak? Tak jak we Włoszech jest ta tradycja, żeby ci tam rozebrać z tych ubrań, czy cokolwiek w tym rodzaju, ale nie, że kibice rywala ci biegną, e, przepraszam, tutaj już nawet nie pamiętam, kto to był. Były prezes, tak? Espanolu. Gdzieś mi mignęło, że tam właśnie twierdził, że to jest prowokacja i że oni to wbiegli tylko po to, żeby przegonić piłkarzy Barcelony, a nie po to, żeby komuś zrobić krzywdę. No, okej. Okay. No tak, no tutaj jest, jest to. Oczywista nieprawda, czy też pan mija się z prawdą, będąc w klimatach politycznych? To takie popularne chyba sformułowanie. Pan minął się z prawdą o tyle, że ja również nagrałem filmik, i, i również dokładnie tak jak ty, nagrywałem naszych piłkarzy, na tym się fokusowałem, i nagle patrzę, że oni biegną, a tutaj kibice. No I na tym moim filmiku, który możecie sobie obejrzeć na Instagramie, nocampno, widać na przykład, jak jeden typ po prostu próbuje z całym rozpędem się wbić w ten taki kordon policji łamane na ochroniarzy i przebić do, do piłkarzy Barcelony, tam do tunelu. Ja bym chciał z, w ogóle wiedzieć, co by się stało, jakby taki pan się przebiegł, zważywszy na to, że pierwszą osobą, która w tym tunelu czekała, był Ronaldo Raucho. Nie wiem, czy to dobrze dla niego skończyło. A drugą Sergio Busquets. <laughs> tak, to już w ogóle. <śmiech> <śmiech> no, to już w ogóle. Sergio, pierwsza piącha na osiedlu. Nie, ale słuchaj, ale wiesz, co jest najlepsze? Dzisiaj sobie słyszę, jak pan e, szef e, Mossos de Squadra, czyli takiej policji specjalnej, nazwijmy to, coś takiego jak Carabinieri w Włoszech, to tutaj mamy Mossos de Squadra w Katalonii i on mówi dzisiaj w radiu, że generalnie gdybyśmy my wiedzieli, że jest takie zagrożenie, że ktoś będzie wbiegał na Murawę, to byśmy oczywiście inaczej się do tego meczu przygotowali. Nie? Ale wiesz, co jest najlepsze, że ja już przed meczem słyszałem, że jest taka opcja. Słyszałem, na własne uszy, bo jak robimy merge z Eleven, no to zawsze jesteśmy siłą rzeczy jeszcze w ogóle zanim się kibice pojawią na stadionie, jesteśmy parę godzin przed meczem tam i słyszałem jak jeden z chłopaczków takich, wiesz, takich randomowych chłopaków z obsługi, rozmawiał ze swoim jakimś tam szefem i ten szef mu tłumaczył, jak to będzie wyglądało po meczu. Słuchaj, ten wbiega tutaj, ty się odsuwasz. Ale dosłownie, mówi, jeżeli nie będzie inwazji na Murawę, to ten mecz coś tam się skończy o tej i o tej, nie? Coś takiego. Okay. Czyli oni już się, wiesz, przed meczem już były takie scenariusze jakieś rozważane. No przecież to jest absurdalne. Poza tym no, policja jest od cholery do tego, żeby, żeby takie rzeczy jednak przewidywać, a nie, no, mieliśmy partido de alto riesgo, tak? Mieliśmy spotkanie wysokiego ryzyka. No tak, no jedną rzeczą, jest, jedną rzeczą jest ochrona powiedzmy właśnie stadionowa, która wiadomo jak działa i, i tak dalej. Natomiast no inną rzeczą są właśnie policjanci, teraz raczej policjanci, którzy mają... Taką famę, że oni się w tańcu nie potyczkują, tak, z reguły. E, Mossos to nie jest jakaś właśnie taka ekipa, wiesz, na zasadzie Straży Miejskiej, która tam ci tylko powie, że źle zaparkowałeś i tak dalej. No ale cóż, widocznie takie były wytyczne, żeby jeszcze tej sytuacji bardziej nie zaogniać. Po meczu oczywiście sam powrót do metra z powrotem już był, był jeszcze mniej przyjemny niż ten spacer na stadion. Więc... No tym bardziej, że tak, powiedziałeś, że tu spacer z metra na stadion jest przyjemny, spacer z powrotem nie jest przyjemny. Tym bardziej, jak masie tak jak ja plecaczek z herbem wce Barcelony, a idziesz między kibicami Espanolu, no to przekręciłem go jakby tył naprzód, no i było okej, okay. ostatecznie mi się udało, ale nie było to naprawdę komfortowe wydarzenie. No w każdym razie udało nam się wyjść z tego pięknego stadionu, którego nie wiem, czy jeszcze kiedyś odwiedzimy, oby nie i jedziemy sobie prosto na kanaletas. I tutaj. A to nie jedziesz na derby w przyszłym roku na Barca B Espanol? Ja liczę, że takie derby Wiesz, się wydarzą. Szczerze, ja liczę oczywiście, że derby się wydarzą, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy będę chciał jeszcze kiedyś na, na ten stadion się wybierać, bo byłem tam dwa razy i dwa razy miałem bardzo nie, niemiłe sensacjones. i to jest, nie jest takie miejsce, gdzie chciałbym wracać, może w ten sposób to nazwę. Także jedziemy sobie na Kanaletas. Udało nam się dotrzeć gdzieś tam właśnie w okolicach w pół do pierwszej. Masa ludzi na, na miejscu. I dawno nie było takiej fiesty. To znaczy, ja nie jestem na 100% pewien, ale, ale po tym mistrzostwie 4 lata temu, szczerze mówiąc, no nie kojarzy, żeby aż tyle tylu ludzi świętowało. To też pokazuje, jak bardzo było wyczekane to mistrzostwo. Ja mogę powiedzieć, że moje doświadczenie o świętowaniu na miejscu w Barcelonie jest znikome. Że tak powiem, fajne świętowanie to było w Berlinie, w którym miałem być okazję podczas zwycięstwa w final Ligi Mistrzów, i tam rzeczywiście było. Było mega fajnie, natomiast y, pamiętam jak, okej, okay, to jest inna skala. Oczywiście to nie jest to samo trofeum i, i to jest inny okres. Natomiast w 2013 roku akurat byłem w Barcelonie, gdy był rozgrywany drugi mecz superpucharu Hiszpanii. To był jeszcze przed czasami Piquet i Rubiego, którzy wywiesi ten puchar. Jak ktoś nie wie, to był mecz i rewanż. Tak? czyli był pierwszy mecz na, na stadionie zdobywcy pucharu i rewanż na, na stadionie zdobywcy na, na stadionie mistrza kraju. I w pierwszym meczu z Atletico był chyba remis 1-1 na wyjeździe. I tutaj był remis 0-0. To też był jeszcze czas, gdy były zasada bramek na wyjeździe, więc to był straszny paździerz. Na tym meczu to był jakiś środek sierpnia. Mecz było 22, bo było tak gorąco, że się tam grać po prostu nie dało. Bilety to kosztowały jakieś 15 euro. To w ogóle było kuriozalne wręcz nawet jak na tamte, na tamte czasy, no ale zdobyty ten puchar i mówię, kurde, tyle się czasu człowiek naczytał właśnie od dziecka o tym świętowaniu na kanaletas i tak dalej, i tak dalej. Jadę, zobaczę, co tam się będzie działo. No i się działo tyle, że byłem tam jedną chyba z dziesięciu osób. Mam dosłownie zdjęcie na, na, tej, na tej fontannie, praktycznie gdzieś, gdzieś po prostu na nią wszedłem na górę, bo tam nikogo nie było. Tam autentycznie, wiesz, przyjechało trzy osoby na krzyż, odpaliły jakąś rację, chwilę pokrzyczaliśmy i, i tak naprawdę wszystko się zakończyło, więc stąd też moje niskie oczekiwania do tego, co się działo tutaj. Nie, nie myślałem oczywiście, że będzie aż tak, ale mówię, dobra, lepiej się nie nastawiaj, bo, bo już raz się nastawiłeś i wyszło jak wyszło, no ale tutaj było zdecydowanie, zdecydowanie fajniej. No tak, atmosfera była super, śpiewy, race, krzyki, messi, messi i oczywiście campeones, wszystkie właściwie możliwe przyśpiewki, un party, to też oczywiście możecie na Insta, na no sobie zobaczyć. Rewelacyjna imprezka, też szkoda, że no właśnie to wyspadło tak, że nie mogliśmy sobie tam posiedzieć dowolnie długo, no bo każdy z nas pracę ma i ja zresztą następnego dnia oprowadzałem bardzo sympatycznych kolegów po, po Camp Nou, więc też trzeba było wstać, wstać rano. Ale ta fiesta, no, może nie fiesta, ale ta, ten przejazd autobusami otwartymi przez Barcelonę, pierwszej drużyny. Znaczy pierwszy autobus to był z drużyną mężczyzn, drugi, z drużyną kobiet no, w Pierwszy raz zdarzyło? Z drużyną streamerów, że tak powiem. Wiesz co, to nie chcę nawet <grym> tego poruszać. Nie wiem, kto tam był, ale pierwszy był tak, faktycznie formalnie pierwszy był autokar Estrei, ktoś tam był. Ale kto tam był, to, to nie wiem. Natomiast słyszałem, że podobno nie było w tym autokarze toalety, a oni dużo piwa pili i tutaj mógł, mógł się pojawić incydent. problem. Natomiast incydent ale Dwight Schrute w aucie. Kto wie, to wie. No ale już tak fokusując się na samym tym przejeździe, to my byśmy tak naprawdę w kilku miejscach, bo najpierw byśmy na, kamp na samym Camp Nou, kiedy oni wyjeżdżali. Później byliśmy po drodze na placę Catalunya, gdzie przejeżdżali, a później jeszcze no ty już sam bo ja musiałem wracać, jeszcze byłeś na łuku triumfalnym. Także teleportacja pełna. Ja wczoraj sobie tak właśnie pomyślałem, mówię, cholera jasna: jestem po trzydziestce i biegam za autokarem jakimś. Będąc najpierw na dachu jednego budynku na stadionie, potem na dachu jakiejś rozdzielni prądu, potem wbiegając na krzywy ryj do, na taras hotelowy, potem kolejny taras hotelowy, akurat już teraz nie na krzywy ryj, ale naprawdę szaleństwo to było, totalne rzeczywiście to, to, to bieganie. No ale fajna atmosfera, dużo, no, dużo pozytywnych emocji, zadowoleni ludzie, fajnie rzeczywiście, że była okazja. Coś poświętować i, i tę ligę godnie, godnie uczcić. I tak jak mówisz, myślę, że bardzo fajnie było to zorganizowane, że rzeczywiście to była wspólna parada, to wspólny przejazd, że, że piłkarki też się na pewno ucieszyły, że tyle ludzi tak naprawdę przyszło. I, I to nie jest tak, że one tam były, nie wiem, na doczepkę totalnie, były ignorowane i, i tak dalej, tylko rzeczywiście też ludzie na to zwracali uwagę i to było, to było naprawdę, naprawdę coś imponującego, moim zdaniem, ogólnie dla rozwoju piłki kobiecej. No i przede wszystkim dla nich się sezon jeszcze nie kończy, tak, no bo wiemy, że jest finał Ligi Mistrzów Weindhowem, jest duża afera z biletami, bo. Barcelona na początku dostała chyba 3000 biletów na 30 tysięczny stadion, potem to zostało zwiększona ta pula, natomiast wiem, że dużo osób się chciało naprawdę wybrać do Holandii, żeby to spotkanie obejrzeć i zostały jednak bez wejściówek, więc zobaczymy jak to będzie się rozwijać. No wiesz, no, krewni znajomi Królika i rodzina UEFA, -y, nazwijmy to, musi się wyżywić, więc wiadomo kto ma priorytet, nie? W tych rozgrywkach. Ale wracając do tego przejazdu do tej fiesty, ja mam tutaj pewne porównanie, bo byłem w 18, a rok wcześniej było, była faktycznie feta zakończona na Camp Nou. Tylko tam niestety nie dotarłem, nie mogłem. Natomiast byłem na tym przejeździe właśnie w 18 roku i no nie było takiego szału. Zdecydowanie. To znaczy, była trochę inna trasa, oni jechali tam paralelem, i było oczywiście sporo ludzi, jasne. Ale nic porównywalnego z tym, co się działo wczoraj. Nie było też, właśnie, no oczywiście, Barcy Femeni. Wtedy jeszcze nikt o tych, takich rzeczach w ogóle nie myślał. Ja sobie pomyślałem, tak, patrząc właśnie na to, co, co wspomniałeś, jakie reagują młodzi ludzie, bo to nazwijmy, to, to nie tylko dziewczyny reagują na Barcy Femeni, ale też, wiesz, młode chłopaczki, które pewnie parę lat temu to by biegały za, za Messim, a, a teraz na przykład tam dopingują, nie wiem, Aleksie Putejas czy inne te, te dziewczyny. To jest rewelacyjna sprawa, powiem ci. I to już pomijając jakieś szlachetne dały, to jest też zajebista strategia biznesowa, bo nagle aktywizujesz właściwie połowę społeczeństwa, która wcześniej być może wielkiego zainteresowania piłką nożną nie wykazywała albo nie wykazywała aż takiego zainteresowania na pewno. I to, powiem ci, w perspektywie na pewno też nam się przełoży gdzieś tam na jakieś kwestie finansowe. Piękna sprawa, po prostu piękne obrazki. Myślę, że dla tych dziewczyn. Gdzie wiesz, Femeni jeszcze z 10 lat temu to była sekcja amatorska, w ogóle jak długą drogę futbol kobiecy tu w Barcelonie przebył od tego czasu, to jest też świetne i to też warto podkreślać. Także mamy nadzieję na więcej takich jest i właśnie, że to nie będzie tak, że będzie jedna na 4 lata czy 5, tylko będziemy mogli je trochę częściej świętować i, i, i mieć tutaj w Barcelonie. Czy jeszcze coś do tej fiesty byś jednej bądź drugiej chciał dodać, czy jeszcze coś, coś ci się nasuwa? Wiesz co, chyba tylko to, że ku mojemu zaskoczeniu wyszło to wszystko sprawnie logistycznie, to znaczy opóźnienie chyba w ruszeniu z Camp nou to było rzędu paru minut. Tak samo były gdzieś tam nieoficjalne informacje, że około 21 ma być koniec i rzeczywiście był, w sensie przyjazd na Arc de Triomphe, więc... Kumuję mu zaskoczeniu sprawnie, kumuję mu również wielkiemu zaskoczeniu. Jak zobaczyłem po meczu od razu te, te koszulki upamiętniające mistrzostwo, w które byli ubrani piłkarze, no to mówię: OK, ciekawe, kiedy będą w sprzedaży. Po czym patrzę, są online. Mówię: OK, to ciekawe, czy trzeba je zamawiać online. Znaczy, ja już byłem w ogóle bliski tego, żeby zamówić te koszulki online, bo mówię: zaraz one zejdą, a w sklepie pewnie i tak nie będzie. No, ale mówię: Nie no, moment, no, za 15 minut otwierają sklep tutaj. Ja mam do niego 10 minut na piechotę, no to może jednak się przejdę i zobaczę. A potem, ku mojemu zaskoczeniu, rzeczywiście od razu po wejściu, tak naprawdę widnieją koszulki, wszystkie rozmiary dostępne. Świat i ludzie, nagle klub dojechał logistycznie, jak się okazuje. Jeszcze w międzyczasie. Ale spokojnie, Michał. Spokojnie, ja tutaj stonuję twój entuzjazm, ponieważ nadal nie ma wszystkich modeli koszulek, nawet na kampną w sklepach. Plus, nadal mamy problemy z literkami. Więc. Właśnie, o tym, właśnie o tym mówię, że, że to jest dla mnie zaskoczenie, że, że taka rzecz, jak wiesz, która mm. się wydaje oczywista, tak, czyli wygrywasz trofeum. No, To następnego dnia są do kupienia koszulki upamiętniające to trofeum. Tak? No to to się tak wydaje dosyć proste, ale ja już mam tak niskie właśnie oczekiwania, że, że nie spodziewałem się, że to wydarzy. Zwłaszcza jak zobaczyłem wizualizację na stronie internetowej i mówię, kurczę, gdzie jest Laminia Mal, który zadebiutował przecież w Lidze chwilę wcześniej. Czy oni go nie zdążyli wydrukować ze względu na to, że, że debiutował dopiero 10 dni, 10 dni wcześniej i te koszulki już musiały być wyprodukowane. No, ale się okazuje, że jednak jest, na szczęście, e, wszystko jest łaki. Koszulki są i nawet cena jest taka w miarę sensowna: 30 euro. Uważam, że jak raz, w sensie inaczej. Często ganimy, więc myślę, że nawet jeżeli coś powinno być normalnością, to warto za nią pochwalić, bo, bo w naszym przypadku niekoniecznie taką normalnością z reguły jest. Tak, z małym jednym zastrzeżeniem, że już na przykład na stronie internetowej koszulek w rozmiarze S, bo właśnie sprawdziłem, już nie ma. Więc znowu tutaj mimo wszystko ktoś no nie pomyślał, no pewnie dużo graczy po prostu chciało sobie kupić takie koszulki, no ale dobra. Nie, ale słuchaj, nie, nie to teraz tak, ja też tak mogę powiedzieć, istotne. że wszedłem właśnie na, na stronę internetową oficjalną i ktoś pomyślił o tak banalnej rzeczy, jak to, że jest zdjęcie z Fety, jak się otwiera i masz link po prostu z wielkim napisem KOMPRAR, kupić tę koszulkę po prostu, tak? I ona cię przekierowuje rzeczywiście do do tej podstrony. No wow, nie spodziewałem się, że ktoś coś takiego wymyśli. Kurczę, <gry> tak. 21 wow, wiek. Wow, naprawdę niesamowite. Niesamowite. No dobrze, także gratulujemy w każdym razie. Dobrze, tymi koszulkami ja się będę zajmował przez najbliższe parę dni, bo oczywiście dostaję masę wiadomości od ludzi, którzy nie mogą ich kupić na naszej stronie internetowej, ponieważ żyją w tak odległych krajach jak Wielka Brytania, bądź też Szwajcaria, gdzie bardzo nie wysyła, ale już naprawdę zostawmy ten temat, już pastwimy się nad naszym, naszą stroną internetową regularnie. Idźmy dalej, no bo chcemy jeszcze porozmawiać. Oczywiście wszystko, co do tej pory mówiliśmy, było bardzo pozytywne, natomiast teraz trochę nostalgiczniej pewnie się zrobi, no bo nie mówiliśmy jeszcze o tym, że zostawia nas właśnie ten nasz ostatni w kolejności kapitan Sergio Busquets, ostatni z Legendarnej drużyny Pepa Guardioli, więc chwilę o nim. Moim zdaniem, i to też mówiłem przed y, transmisją w Studio 11, drugiego takiego zawodnika nie będzie. Tak, tak jak Messi był unikalny na swój sposób i po prostu Messi jest kosmitą, którego no, się nie da zreplikować. Tak uważam, że Busquets też będzie takim zawodnikiem, którego będziemy gdzieś tam. Szukać, szukać, ale, ale nie wiem, czy się taki pojawi. Być może, no, pewnie prędzej się pojawi nowy Busquets niż nowy Messi, ale mimo wszystko był to facet absolutnie unikalny. Nie? Tak, no ja myślę, że tutaj tak naprawdę jest to gigantyczne osiągnięcie Pepa Guardioli, że takiego zawodnika wyczaił, że tak powiem, i do zespołu wprowadził i dał mu tak duże zaufanie, bo ja bardzo właśnie patrzę, wiesz, no to jest prehistoria, to jest 15 lat temu, ale wyobraź sobie, że. Na przykład teraz dzieje się taka sytuacja, że drużynę Barcelony pierwszą obejmuje po tym sezonie na przykład Rafa Marquez, tak, czyli dotychczasowy trener rezerw, który pracował tylko w tych rezerwach. No i Rafa Marquez sobie wymyśla, że on ściągnie ze sobą drużynę rezerw, od razu wprowadzi zawodnika. Kurczę, ciężko mi sobie to wyobrazić. Bo, bo, bo trudno tutaj szukać jakiegoś takiego sensownego porównania, który inaczej. Na przykład na stopera znajduje sobie hipotetycznego stopera z Barcelony B, który ma nie wiem, mieć 7 miesięcy wzrostu i jest wolny generalnie. I on, I on mówi: "Dobra, to zrobimy teraz tak, że ja sobie ściągam tego gościa do pierwszej drużyny, bo mi się podoba, jak on umie grał." I on będzie grał kosztem Ronalda Rauchu na przykład, albo Andreasa Christensena w pierwszym składzie coraz częściej, a potem wygra z nim rywalizację i ja sprzedam tego Christensena do, do Anglii, mimo że on się dobrze prezentuje. To to jest mniej więcej to, co zaszło z Sergio Busquetsem. Tak? To jest chłop, który no, jest wysoki, okay, ale jest chudy jak tyczka i zawsze był. Nigdy nie był przesadnie silny, nigdy nie był przesadnie szybki. Grał na pozycji, która Charakteryzuje się tym, że zawsze masz tam właśnie, wiesz, walczaków albo silnych ludzi, albo ludzi z doświadczeniem. To są takie typowe cechy defensywnego pomocnika. On wynalazł takiego dwudziestolatka po prostu znikąd z kapelusza i on. No, dał mu plac kosztem ja i turę, tak? Który długo tego przecież tak. nie mógł, który grał naprawdę przecież dobrze w Barcelonie. To nie jest tak, że tam było wakat i trzeba Świetnie było kogoś to było tam stawić, tak? Że tak. To nie, to, wiesz, to nie jest tak, że kogoś tam trzeba było wstawić, bo nie było komu grać, i dobra, i tak już został po prostu. Tylko rzeczywiście, chłopak sobie wywalczył miejsce w składzie. I ja uważam. Ja myślę, że każdy inny trener by wstawiał Busquetsa na zasadzie zmiennika do rotacji, a, a turę by był. Titularem i to takimi i to dwie, dwie właśnie rzeczy. Ja uważam, że po pierwsze, Sergio Busquets by nie zrobił kariery w Barcelonie za żadnego innego trenera wchodząc do drużyny, gdyby to nie był Sergio Busquets, gdyby to nie był Pep Guardiola. Przepraszam. A po drugie, uważam, że Sergio Busquets by nie zrobił kariery w żadnym innym klubie niż Barcelona. I to, jest, to nie jest zarzut do Sergio Busquetsa, wręcz przeciwnie, to jest po prostu raczej zarzut do, nie wiem, do świata futbolu powiedzmy ogólnie, tak, że masz chłopa, który rzeczywiście ma Talent po prostu ma talent, nawet jeżeli stereotypowo ci się wydaje, że on na tę pozycję po prostu ci nie powinien pasować, bo nie może sobie właśnie odhaczyć tych poszczególnych cech, to nagle się okazuje, że jak go wyciągniesz, uwierzysz w niego, dasz mu szansę. To masz gościa, który przez 15 lat jest niekwestionowany po prostu u wszystkich trenerów, u jakich gra i w Barcelonie, i w reprezentacji Hiszpanii, i który wygrywa wszystko w, w swoim pierwszym sezonie klubowo. Za rok zostaje mistrzem świata, za kolejne dwa lata zostaje mistrzem Europy. I on mógłby kończyć karierę w wieku 24 lat, bo on już wygrał wszystko. Tak. I w ogóle a propos tego, co powiedziałeś, to ja powiedziałem dokładnie to samo przed meczem Willeven. Także jak to oglądał, to może potwierdzić, że, że powiedziałem dosłownie, że Busquets pewnie w żadnym innym klubie na świecie by takiej kariery nie zrobił. Także tutaj pełna zgoda w 100%. Tak, w ogóle też, no, ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedział legendarny Juan Roman Riquelme o Busquetsie, że Busquets to był człowiek, który zmienił pozycję numer 5. bo zawsze właśnie wcześniej mieliśmy takich walczaków, a tu nagle się okazało, że ta piątka też może grać w piłkę i to jak grać w piłkę, bo też może przecież dryblować też, przecież kontrola piłki i dryblingi Busquetsa, te małe takie dotknięcia, balanse, no to przecież było unikalne. Z całym szacunkiem oczywiście Natomiast wtedy, gdy Sergio Busquets wchodził do drużyny, to dla mnie takim archetypem defensywnego, powiedzmy, pomocnika, czy, czy takiego środkowego pomocnika, to był Gennaro Makelele. Gattuso. No albo Makelele. Okej, okay, dla, mnie, dla mnie bardziej nawet, nawet Gattuso właśnie pod względem tych cech. No w każdym razie Busquets nie przypomina żadnego z nich, ewidentnie. Tak, albo Gravesa, no jeszcze też moglibyśmy <grym> wybić. No, także zmieniło się, się bardzo wiele od, od czasów Sergio Busquetsa, on pozostał sobą, no i oczywiście trochę za bardzo pozostał sobą, mimo wszystko, co by mu się stało, jakby przez 15 lat trochę może nabrał tych mięśni, bo tej masy mięśniowej to ma mniej niż ja czy ty, myślę, do tej pory, to jest też niesamowite, że można być profesjonalnym sportowcem i, i tak bardzo się bronić przed odwiedzeniem siłowni, no, ale to już są wszystko inne historie. Myślę, że Busi do nas wróci prędzej czy później, a raczej prędzej. Myślę, że nie będziemy czekać w nieskończoność, a żeby go wykorzystać, jakoś tutaj recyklować, jak ja to mówię, tak jak to robimy z wieloma innymi piłkarzami. No, a póki co czeka go jakaś inna część kariery, czy to będzie jakaś tam Arabia Saudyjska, czy Japonia, to się dopiero okaże, czy może jakieś Inter Miami, to zobaczymy. W każdym razie Busi, no. Każdy, myślę, piłkarz, który spędziłby 15 lat w swoim ukochanym klubie, mógłby powiedzieć, że jest szczęściarzem. A jeżeli jeszcze to 15 lat to są najlepsze lata klubu, tak naprawdę, to myślę, że jest szczęściarzem do kwadratu i myślę, że, że tak po prostu jego zapamiętamy. No i mamy jeszcze jedno odejście, o którym też trzeba wspomnieć. Tu już aż takich może długich rozpraw nie będziemy na ten temat robić. Natomiast opuszcza nas oficjalnie już właśnie dzisiaj podano Jordi Cruyff. Czyli drugi z tych dyrektorów sportowych odpowiedzialnych za transfery. No i co ty na to, Michale? Wiesz, co? To ja bym wolał, bo inaczej. Tak naprawdę można tutaj przekopiować w większości to, co mówiliśmy w kontekście Mateła Alemaniego i tak dalej. Natomiast też uważam, że w Barcelonie zdecydowanie zbyt dużo właśnie. W sensie to jest takie środowisko barcelońskie, ok, i, i to podłapały media, bo widzą, że to się sprzedaje, i mi się wydaje, że każdy kibic Barcelony ma w ogóle opinię o totalnie ludziach, o których większość ich odpowiedników w innych klubach nawet nie masz żadnej wiedzy, że oni istnieją. Czy jak oni się nazywają, tak? W sensie widzisz, ty masz opinię na temat dyrektora sportowego, na temat dyrektora do spraw futbolu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ilu znasz dyrektorów do spraw futbolu? którychkolwiek. Kto jest dyrektorem do spraw futbolu, nie wiem, w Manchesterze United? Kto jest dyrektorem do spraw futbolu w Interze? Nie wiem, gdziekolwiek, tak? To wiesz, po prostu to jest mniej więcej ten przypadek, co Javiera Tebasa, tak? Być może to jest jednak dobrze, gdy, gdy takie stanowisko zajmuje ktoś, o kim się aż tak dużo nie mówi i... I tyle. Tak? Tak, mi się, tak, tak mi się wydaje, bo, bo poza tym, no to oczywiście no, jest to smutne. Wiemy, że, że on ma dobrą relację z Szawi Szawi wczoraj jeszcze na fecie chyba sam intonował Jordi Kedate" i czy żordzi zostanie. Mm -hmm. Oczywiście niestety nic z tego, nic z tego nie wyszło. No, o postaci Deko już porozmawialiśmy przy okazji Alemaniego. Myślę, że tutaj zaraz już będzie to, to, to jego oficjalne przyjście do klubu i pewnie wtedy będziemy mogli na ten temat porozmawiać więcej. No, ja mam tylko nadzieję, tak na szybko, że nie będzie tak, znaczy, jeżeli mi się ogólnie nie podoba przyjście Deko i nie bardzo go widzę w roli Alemaniego, no to tym bardziej nie widzę go w roli Alemaniego i Jordiego jego jednocześnie. Tak, no w sensie to nawet czysta matematyka Ci pokazuje, że jeżeli dwóch ludzi ci odchodzi, którzy chyba mają co robić, no to tak samo powinieneś zatrudnić dwójkę ludzi, tak więc czekam, kto będzie tym, tym drugim człowiekiem, ewentualnie, którego Laporta sprowadzi, czy to będzie George Mendes. Nie no, oczywiście żartuję, a może nie wiem. Andre Curie. O Może znowu, czyli specjalista od Ameryki Łacińskiej. No tak, tutaj się z tą zgodzę. My nie do końca wiemy właściwie, co dokładnie ten krój robił. I tak z jednej strony może tylko był tam dla nazwiska, ale z drugiej strony, jednak widać, że, że faktycznie. Jakąś pracę wykonywał, więc to też nie jest do końca tak, że był to tylko taki kwiatek do kożucha Laporty. Czy inaczej, pracę dostał Ciekawe. na pewno za nazwisko, to możemy powiedzieć. Natomiast to nie wyklucza tego, że tak, był oczywiste. w tym klubie przez dwa lata prawie i, i chyba w takim razie jednak coś pozytywnego robił, tak. No ja ogólnie oceniam pracę, że tak powiem, pionu sportowego Barcelony od momentu, gdy przyjeżdżałem Laporta pozytywnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki, w jakich funkcjonują. No i trochę trochę mnie to martwi, tak, że, że co innego jest w momencie, w którym właśnie na przykład Laporta by się zdecydował, że dobra, no to robimy tutaj przebudowę, ja ich zwalniam, sprowadzam kogoś, ale bardziej mnie to martwi, mhm. że oni obaj tak nagle poczuli żądzę nowych wyzwań zawodowych, jak to zostało określone. No dobra, te żądzę to tak. sobie dodałem, ale, ale te nowe wyzwania zawodowe, czy nowy projekt, to jest, to jest fakt, jeżeli chodzi o ten komunikat. No i troszkę mnie to niepokoi, że wiesz, że w momencie, w którym odchodzi ci dobry pracownik z firmy, a potem odchodzi ci drugi, no to powinieneś się być może zastanawiać, czy na pewno dobrze te firmy prowadzą. Tak? Czy coś tutaj jednak nie gra. No, no tak, no ta retencja talentu musi być na, na najwyższym poziomie, jeżeli chcemy być klubem na najwyższym poziomie. No ale zobaczymy. No, na razie nie ma też co specjalnie nad tym płakać. Dziękujemy Jordiemu za to, co wniósł do klubu. Będziemy go bardzo miło, oczywiście wspominać. Ale oczywiście jego nazwisko jest związane z klubem od 50 lat, więc tutaj się nic nie zmieni. Czy żarnik Rów ma dzieci? To jest moje pytanie. No właśnie, to jest podstawowe pytanie, które sobie teraz trzeba zadać. Nie wiemy, ale się pewnie dowiemy. No i idziemy póki co do przodu, bo już w tę sobotę celebracja wielka na Camp nou, prezentacja tytułu, trofeum za Primera Division który będzie w ogóle pierwszym tytułem w większości naszej ekipy. To jest też, no nie wiem, no, podoba mi się to, to ten napis z koszulki, że liga jest nasza i przyszłość też. Oby tak faktycznie było, mamy skład bardzo młody, bardzo rokujący. Mamy też graczy doświadczonych, fajnie jakby na tym można było budować. No a póki co chyba będziemy kończyć, bo mniej więcej omówiliśmy wszystko, co, co, co chcieliśmy. Plotki transferowe jeszcze będą. Wiemy, że czekacie, ale będą. będą Będzie dużo czasu, żeby o nich mówić. Naprawdę. Nie, Michał, mi się przed chwilą pojawiło, że Neymar chce wrócić do Barcelony. To naprawdę, nie, nie, nie błagam. Ale ja też, błagam. na przykład, bym chciał zagrać w to Barcelonie. To znaczy, że jest sezon, sezon ogórkowy, jest już w pełni, skoro już z, wylosował się powrót Neymara. Słuchaj, z nas dwóch. To mniej więcej jest tak, Neymar chce wrócić do Barcelony, ja też bym chciał przejść do Barcelony, natomiast to Neymar aktualnie ma kontrakt z innym klubem, a mnie mogą podpisać. Więc mogę powiedzieć, hmm. że jestem bliżej na chwilę obecnej, mam nadzieję, że tak zostanie. Dokładnie. No i ty strzeliłeś przez ostatnie dwa lata. I to ja strzeliłem lata, jako ostatni bramkę na Campo, a nie Neymar, więc no właśnie. widzisz. Także słuchajcie, Joan, jeżeli słuchasz, to działaj, czy też nowy dyrektor sportowy. Ja nie wiem, Deko, czy bym wytrzymał czy negocjacje ty. z deco, ale to już temat na inną okazję. Nie. Marskość wątroby mogłaby cię trafić. Okej, okay. dobrze, no to co? Póki co kończymy. Dziękujemy Wam jak zwykle bardzo za słuchanie, za bycie z nami podczas tego podcastu. Dajcie lajka, like subskrybujcie, zostawiajcie swoje komentarze oczywiście i jeżeli chcecie, to też możecie nas wesprzeć na patronat.pl/kościnchnąłkampnął. No no. Link jest w opisie odcinka. W tym tygodniu dołączy do nas Patryk Płaszczewski. Także dziękujemy bardzo. Zapraszamy już na naszego Discorda, bo chyba jeszcze nie. Nie dołączył Patryk, a my słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Po odbiorze pucharu. Tak, no dokładnie. Dzięki za słuchanie i jak zwykle Wiskal Barsa. Trzymajcie się, cześć.